No cześć, fajnie, że wpadliście. To był skomplikowany tydzień. A wiem, dlaczego? No bo się działo sporo dosyć rzeczy, które są dla nas może średnio interesujące. Wczoraj na przykład byliśmy na polskiej premierze Samsungów. Tak. Galaxy S10. Pojechaliśmy się najeść. Tak, pojechaliśmy się najeść. Adam zrobił nawet jakiś materiał przedziwny zupełnie na miejscu. No takie tam, wiecie, pitu, no po prostu weszły do sprzedaży i w zasadzie to jest ogólny taki komunikat. Drugi komunikat jest taki, że jakoś w przyszłym tygodniu powinna wjechać w recenzja Galaxy S10 Plus na kanał, przynajmniej tak się będę starał, a jak nie najbliższym, to w kolejnym tygodniu na pewno już. A w ogóle to jest wesoło. Koreańczycy zwrócili uwagę z Korea Herald na to, że w pierwszym dniu sprzedaży S10, nie w Polsce, bo o Polsce na razie nie mówimy, sprzedało się mniej niż poprzedniej generacji. Przed sprzedaży, bo to jest ważne. Mnie się zdaje, że tam było napisane, że w pierwszym dniu sprzedaży. A czy się no, zdaje? Nie. Chodziło o to, że ruszyła przez sprzedaż i zainteresowanie było mniejsze niż... Tak czy inaczej, 10 tysięcy egzemplarzy mniej się sprzedało niż S9, łącznie wszystkie S10, niż łącznie no wszystkie tak, S9. No tak, pamiętajmy, tam były dwa modele, teraz mamy trzy. Znacznie mniej niż Note'ów, bo Note'y były rzeczywiście dosyć mocno popularne. Ale wiesz co, to dotyczy jednego kraju, przed sprzedaży, nie wiadomo jak to ruszy. Ale spodaję. Ja jeszcze nie wyciągnąłem żadnych wniosków, ja podałem tylko fakt. No, a ja fakt jest taki, dodałem, że się sprzedało o 10 tysięcy mniej niż poprzedniej generacji, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że nie jest to oceniane jako jakaś wyraźna obniżka sprzedaży, od po prostu jako tendencja. Z tym, że tak jest z generacji na generację. Z generacji na generację jest tak, że jeżeli nie pojawiają się jakieś wyjątkowe innowacje, to właściciele poprzednich modeli z poprzedniej generacji troszeczkę mniej chętnie kupują, bo jeżeli mają nadal smartfona, który spełnia ich wymagania technologiczne, właściwie po co kupować coś nowego. Natomiast prezes wczoraj, tak jak go słuchałem, chwalił się przede wszystkim świetnym wyświetlaczem. Samsung zawsze był znany z dobrych wyświetlaczy. To jest jedna z tych marek, gdzie AMOLEDy były po prostu pewnym standardem od pewnej kwoty po prostu. Chwalił się aparatem szerokokątnym, chwalił się czytnikiem linii papilarnych, pamiętasz jeszcze czym jeszcze? No ładowaniem zwrotnym. I ładowaniem zwrotnym. I miałem wrażenie, i ono mi towarzyszy nadal, że każda z tych opcji w zasadzie już się pojawiła u konkurencji. Stąd troszkę mi zabrakło, powiem szczerze, w tej generacji w ogóle jakichś innowacji ze strony Samsunga. Oni wprowadzili nowości, innowacje względem poprzedniej generacji swoich flagowców. Natomiast nie pojawiły się tutaj żadne innowacje, które mogłyby podjąć jakby równorzędną walkę z konkurencją. Jedyna rzecz, która to jest te dwa oczka do selfie z przodu, za które dostali najwyższą punktację w DXO, które się specjalizuje w ocenie aparatów fotograficznych również w mobilkach od niedawna. I fajne tapety, które w związku z tym można sobie zrobić. Takie śmiechowe tapety, które bazują na okularkach Google'a. No bo tak przypomina takie okularki, lornetkę. Natomiast no, ja się nie do końca zgodzę, że nie ma tych innowacji. Są, po prostu zrobili to, co konkurencja. No, niektóre rzeczy to może lepiej zwyczajnie. No, ale Adaś, po pierwsze mówisz tutaj, zastosowali dojrzałe rzeczy. Po drugie powtórzyłeś to, co ja. Zrobili to samo, co konkurencja. No, ale ja może lepiej. No, Adam, no ale nadal mówisz może lepiej. Skąd wiesz, czy lepiej? Ja po prostu mówię, że pojawiły się te same fakty technologiczne, które są obecne u konkurencji już od pół roku i że to nie jest szansa na nawiązanie równorzędnej konkurencji z tymi, którzy ci zagrażają na rynku po prostu. I to nie jest, nie wiem, ganienie kogokolwiek. Nie, to jest po prostu stwierdzenie faktu, że tak jest. Samsung poza dwoma aparatami z przodu, które są w ekranie, nie zaproponował właściwie żadnej innowacji technologicznej, której już nie byłoby na rynku. Mało tego, chwali się tym, co u konkurencji pojawiło się dobrze, pół roku temu. Co nadal nie oznacza, że nie może podjąć walki, jeżeli zrobi te rzeczy lepiej. Mówię tak tylko tyle, że Samsung dawniej był firmą, która kreowała trendy technologiczne na świecie w ogóle. W tej chwili jest firmą, która usiłuje nadążyć za konkurencją, Adaś. I to też jest fakt taki, który jest w zasadzie niepodważalny, bo jeżeli by tak nie było, to oni proponowaliby innowacje i to ich trzeba by było gonić. W tej chwili nikt ich nie goni za bardzo.
Poza Samsungiem mieliśmy cały wysyp smartfonów, które do Polski trafią albo nie trafią. Jest tego całkiem sporo, zdaje się. Chyba nie. Bardzo wiele z nich nie trafi. Pojawił się na przykład Meizu Note, z dawna wyczekiwany. Z 6-calowym wyświetlaczkiem ze Snapdragonem 675 i samo to już wam mówi, że to nie jest model jakiś flagowy, natomiast jest modelem bardzo interesującym poniekąd. On się pojawił w dwóch, w trzech w zasadzie wariantach trzy wersje, pamięci. 4,64 Adaś przeliczył na 790 zł, 428 i 6,64. Tak? Tak, bo ceny są dwie tak naprawdę. Warianty są trzy, ale ceny są dwie. Są dwie, tak. Ja myślałem, że ten najtańszy kosztuje 790, a te dwa wyższe kosztują po 900 zł. No coś tak dokładnie, tylko że właśnie zabawne jest to najwyższe zestawienie, bo o ile mamy 4 plus 128, to topowy wariant jest 6 plus 64. Mocno zastanawiające i one kosztują dokładnie tyle samo. Nadal to jest nieco ponad 900 zł. W zasadzie to jest prawidłowe ustawienie ceny w smartfonie, który ma możliwość, gdzie użytkownik ma możliwość skorzystania z karty pamięci. Mhm. Bo tam, gdzie rzeczywiście tego slotu na kartę pamięci nie ma, tam droższy może być model, który ma więcej pamięci wewnętrznej, tej dyskowej. Natomiast jeżeli jest miejsce na kartę, zawsze można dokupić. Wtedy droższe są te modele, które mają więcej RAM. Warto jeszcze zauważyć, że on ma aparat 48 mega. Ten główny z tyłu, bo jeszcze ma piątkę pomocniczą. Mhm. I całkiem przyzwoitą baterię 4000 mAh. Godzin. A jak już przy Meizu jesteśmy... I NFC ma, co jest też dosyć fakt. A jak już przy Meizu jesteśmy, to musimy wspomnieć o bardzo fajnej, mnie rozbawiło to totalnie w topie wizerunkowej, jaką zaliczyli. Nie wiem, czy pamiętacie Meizu Zero. To był taki telefonik, wydełko pozbawiony wszelkich otworków, dziurek i tak dalej, bez złącz, bez niczego. Był reklamowany jako przyszły smartfon bez dziurek. Takie, wiecie, wielkie wow, wielkie łobudu i tak dalej. Myśmy o nim wspominali chyba w tygodniu cenach. Tak, gadaliśmy o nim oczywiście, bo nawet polski oddział Meizu mówił, że on będzie u nas dostępny. Słuchajcie, jaja jak berety, bo okazało się, że zbiórka na Indiegogo zakończyła się może nie jakąś strasznie spektakularną klapą, ale sukcesem jej nazwać się można, bo chcieli... Nie uzbierali nawet połowy kwoty. Tak, chcieli zebrać 100 tysięcy dolarów, a uzbierali 46%, niecałe 46% tej kwoty. Po czym szef oświadczył, że ten telefon to w ogóle nigdy nie był przewidziany do produkcji. Myśmy chcieli tylko na Indiegogo wybadać, czy w ogóle by było zainteresowanie i tak dalej. Posunięcie bardzo niefajne, bo więcej im się coś takiego prawdopodobnie nie uda, więcej czegoś takiego nie zrobią, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że fundowanie, tak duża firma fundująca, próbująca jakby wyciągnąć od przyszłych użytkowników pieniądze już przed jakby pokazaniem się smartfona na zasadzie tego, że o, będziecie mieli fajnego smartfona, jak tutaj zapłacicie. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zdarzają się nieduże firmy technologiczne. OnePlus jest rodzajem takiej firmy, która rzeczywiście wypuszcza na tle rzadko jakiś model, że może zbiórka crowdfundingowa by im się opłaciła. Natomiast tutaj to naprawdę raz, że pomysł był zwichnięty od samego początku. Dwa, że postawa szeryfa, powiem szczerze, mi się tutaj bardzo nie podoba, dlatego że stwierdził, o rany, podpuściliśmy was, a wcale nie... To jest najgorsze, że to przyznał, no a mogli z tego wyjść twarzą. To jest rzeczywiście według mnie paskudne względem po prostu tych, którzy zapłacili. Słuchajcie, nie pykło, oddajemy wam kasę, sorry, nie będzie takiego telefonu. A nie, że wiecie co, to od początku miało być ściemą. Wynaleźliśmy ceny Xiaomi Redmi Note 7. W Hiszpanii się pojawiły te ceny. I tak jak przeliczyć, tam są dwie wersje. Jedna jest 3 GB RAM 32 flesza, druga jest 4 GB RAM 64 flesza. I ta słabsza kosztuje w przeliczeniu bezpośrednim 770 zł, a ta droższa 855 zł bilansowo. No, a telefon będzie miał polską premierę w przyszły czwartek. Ciekaw jestem, jak tam powiem, że u nas się ustawią ceny i na ile będą odbiegały od tych hiszpańskich. Nie, mogą być mniej więcej, no bo to w sumie też jeszcze Europa, nie? Znaczy się jeszcze Europa, chociaż taka mniej. Może być 800-900 zł, tak? 800 za tak, 900 tak, zresztą za chyba w newsie napisałem mniej więcej, bo tak sobie tam się pobawiłem we wróżkę. Jak już jesteśmy przy wróżeniu cen, to z kolei, słuchajcie, taki brytyjski, taka brytyjska sieć handlowa Clove, dosyć duża, już robi przedsprzedaż Xperia 1, czyli tego flagowca, którego Sony pokazywało za szybką na MWC. Do którego średnio, znaczy można było go dotknąć, ale tylko z wierzchu. Już nie bardzo.
bo z tyłu był przyklejony do ściany albo tam do stędzika. No w każdym razie ciężko go było obejrzeć, ale ci już go przedsprzedażują. I słuchajcie, cena jest 849 funtów. Za wersję daje 6 giga RAM, 128 flesza, bo to jest jedna tak, tak, tak. Cztery kolorki do wyboru i ja sobie to przeliczyłem. Na dziś to wychodzi 4265 zł, tudzież 990 euro, czyli kurde, no... Tanio nie jest. Tanio nie jest za smartfona, bo... Ktoś miał pretensje, słuchajcie, w zeszłym tygodniu, że myśmy o Sony nie mówili. Troszkę nam Sony rzeczywiście umknęło, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, o ile w przypadku LG myśmy byli na stoisku, byliśmy na premierze i tam zarówno na premierze, jak i później na stoisku dostaliśmy coś nowego, o tyle u Sony dostaliśmy właściwie raz, że corocznie te konferencje rzeczywiście odbywają się na stojąco, trudno jest tam cokolwiek zobaczyć, jest bardzo dużo ludzi, a jeszcze w tym roku było tak, że właściwie mieliśmy dostęp do dwóch smartfonów, a trzeci był na stałe przyklejony do stędów. Jak komuś się udało odkleić, to szybko przybiegał pan i szybko go przyklejał z powrotem. W związku z tym nie bardzo go można było dokładnie obejrzeć, to raz. Dwa, że no... Tak naprawdę niewiele znaleźliśmy nowego w tych smartfonach. To są fajne, rzetelnie zrobione, bo Sony robi po prostu porządnie. Jeden z Mediatekiem, w związku z tym można by było oczekiwać jakiejś sceny niesamowitej. Oni ten ekran bardzo przecież i w ogóle. No tak, ale tutaj... Nie. No, ja rozumiem, że tutaj jest promocja. Ktoś wpadł na pomysł, że fajną innowacją będzie rzeczywiście zrobienie takiego bardzo szerokiego kinowego ekranu i że świetnie się na tym będzie na przykład oglądało w multimedia. Być może. Na razie jest kłopot, dlatego że nowy ekran pod Androidem, systemem, który umożliwia co prawda najróżniejsze rozdzielczości i stosunki boków na ekranach, ale to za każdym razem jest to niestety jest kwestia oprogramowania. To jest tak, że część oprogramowania jest w stanie obsłużyć ten ekran, część nie jest. Mieliśmy z tym do czynienia już wcześniej, kiedy ekrany poszły właśnie w długość. Sony poszło jeszcze dalej w ekstremę. W związku z tym znowu będą problemy związane z tym, że nie każda aplikacja jest w stanie się dopasować, nie każda aplikacja dobrze pracuje, nie każda ma interfejs zastosowany i tak dalej. W związku z tym tak, no jesteśmy na tak, jeżeli chodzi o smartfony Sony, natomiast no zabrakło czegoś, co by nas chwyciło. Samym wyświetlaczem, co by złapało i pociągnęło, tak? Żebyśmy rzeczywiście na dłużej stanęli, żebyśmy na dłużej zwrócili uwagę. Może gdyby ta jedynka była dostępna troszeczkę bardziej, może by się coś więcej udało. Może gdybyśmy te smartfony dostali do ręki, tak? No, bo w ten sposób po prostu... sporo polskich dziennikarzy po prostu jadąc tam dzięki uprzejmości Sony dostało te smartfony do ręki w serwisach konkurencyjnych, na pewno wam powiedzą o nich więcej. No dokładnie. Natomiast my ich nie mamy po prostu. My je mieliśmy tam na miejscu przez moment. Nie zrobiły na nas oszałamiającego wrażenia. Zrobiły dobre wrażenie. Ale nie na tyle, żeby mówić o nich jako innowacji, która w przyszłym roku rzeczywiście będzie kreowała jakieś trendy rynkowe. Także Sony na tak, ale no wybaczcie. No. Po prostu powiemy o tych smartfonach w momencie, kiedy je zrecenzujemy w recenzjach, ok? No dobrze, wróćmy do wymienienia rzeczy, które się pojawiły. Vivo, dwa modele. Yeah. Vivo V15 i Vivo... No, przeczytaj to. Jak się go... IQOO, tak? To jest prawdopodobnie od aparatu fotograficznego tylnego. Ten bardziej oczekiwany, czyli ten IQOO, jest na Snapdragonie 855, czyli ma jakby... To jest mocarz, no. Ma ambicje po prostu być smartfonem flagowym. Jest smartfonem przeznaczonym rzeczywiście dla graczy. O czym świadczy chociażby dodatkowe sterowanie na bokach. Tak, i podświetlenie LED, i chłodzenie, i wszystko bardziej... Jest chłodzony rurką z parą, tak? Tak, tak, tak. Te rurki, słuchajcie, mają taki przekrój, że tam nie bardzo się cokolwiek zmieści, ale para się pewnie zmieści, nie? Słuchaj, coś to daje na pewno. No. Jest bardzo dużo wersji pamięci. Jest 6, 8, 12 giga pamięci RAM, 128 i 256 flesza. Jest, co fajne bardzo oczywiście w przypadku growego smartfona, wyświetlacz AMOLED. Na takim wyświetlaczu gracz, jak gra, to się bardzo dużo dzieje, nie bardzo mają szansę powstać artefakty wypalenia i tak dalej, w związku z tym to jest chyba dobry pomysł, a i odwzorowanie kolorów i kontrast jest na tyle fajny, że powinno się całkiem sympatycznie grać. Ekran ma 6,4 cala, to jest oczywiście Full HD,
Z czytnikiem linii papilarnych zintegrowanym. Jest w telefonie NFC, jest przyzwoita bateria, bo 4000. Są aparaty, które mi coś przypominają, bo z tyłu są 3,12 plus 12 plus 2, a z przodu jest 12. 3 razy po 12 megapikseli. To ostatnio w Nokii tak było, tylko że oni mają 5 razy po 12 megapikseli. Także jest NFC oczywiście, tak, i bateryjka, która mi się wydaje osobiście troszeczkę mała, bo ekran może nie jest gigantem, natomiast 4000 mAh dla smartfona growego, który jest chłodzony, który ma zasobożerny procesor, który ma stosunkowo duży wyświetlacz, to jest jednak, mogłoby być więcej, 4,5, tak, chociażby tak symbolicznie. Ten procesor ma być właśnie oszczędniejszy. Tak, sruty, druty, albo gramy, no, słuchajcie, albo, znaczy inna sprawa, że obecne w produkcję na komórkę tak naprawdę nie wykorzystują pełnej możliwości tych układów, które macie w smartfonach. To jest tak, że te smartfony zniosłyby znacznie więcej i znacznie mniej zoptymalizowane albo znacznie bardziej wyśrubowane w potrzeby jakby techniczne takich aplikacji. W związku z tym i to chłodzenie, znaczy nie, no chłodzenie tak, no jeżeli chłodzenie, jest źle zoptymalizowana praca procesora w układzie, to chłodzenie jest niezbędne po prostu, tak, albo układu graficznego. To wtedy jest rzeczywiście niezbędne. Jeżeli mamy optymalizację, to chłodzenie jest mniej potrzebne, ale fajny bajer, bo w smartfonie mamy chłodzenie, to nie jest zresztą pierwszy model oczywiście, pierwszy producent, który coś takiego robi, ale tak, mamy chłodzenie. To, co jest rzeczywiście fajne, według mnie, jak na smartfona growego, to są właśnie dodatkowe kontrolery na bokach, bo to jest coś, o co aż się prosi, jeżeli się wypuszcza na rynek smartfona growego. Natomiast V15 też do nas, prawdopodobnie też do nas nie trafi, to jest Helio P70, jest pamięć 128, 6 GB RAM-u, czyli to jest ten średniak z takiej wyższej półki, bo jednak zasoby ma. Jest ekran 6,5 cala, też Full HD+, chroniony tutaj Corning Gorilla Glass szkiełkiem. Też 4000 mAh. Trzy aparaty z tyłu, 12,8, 5 z przodu, 32 megapiksele i czytnik odcisków palców umieszczony z tyłu. Słuchaj, zwróciłeś uwagę, gdzie Sony umieściło czytniki w tym roku? Na boku. Rzeczywiście, boki. No. Bo dzisiaj oglądałem właśnie XZ3 zeszłoroczną, właściwie nie zeszłoroczną, bo na IFie się XZ3 pojawiła. I tamten czujnik był rzeczywiście niefajnie umieszczony, a tutaj rzeczywiście chyba z boku są czujniki. Naprawdę. Zostało nam jeszcze Oppo Realme, które też nas właściwie nie bardzo. Indie. Bo to rzeczywiście jest model, który pójdzie do Indii. Pamiętacie, Realme to jest taka marka Oppo, ja powiedziałem Oppo Realme, natomiast tak naprawdę to jest Realme w tej funkcjonuje chwili jako osobny brand po prostu. I to też jest Helio P70, to jest najwyraźniej ostatnio bardzo popularny w procesor. Pamięci tylko też, reszta już jest oczko niżej w tym Realme, nie? Też standardowo na niską średnią półkę, czyli 3-4 GB RAM-u, 64-128 flesza, w zależności od wersji. Ekranik 6,2 HD+, tym razem, czyli to jest ta rzeczywiście niska średnia półka. Aparaty bateryjka 4200. A tak, aparaty są rzeczywiście dosyć ciekawe. Dwa razy po 13. Jedna 13 z przodu, druga 13 z tyłu i ta tylna ma jeszcze 2-megową matrycę do pomocy. Czy... Choroba, ile im tych 2-megowych i 5-megowych matryc musiało zostać, że oni teraz musiało do wszystkiego to pakują? Musiało, no, dużo pakują, bo to ale wygląda, widzicie, że jest więcej. Nic się nie zmarnuje. Wtedy. Zdjęć już nie robi, to nie chociaż porozmywa tło. Tak, trafiają się układy, gdzie są te kamerki Time of Flight, które są stosunkowo przydatne, nie, szczególnie no jeżeli taka kamerka jest to ma inną matrycę i inaczej troszeczkę funkcjonuje, natomiast te 2 czy 5 megapikselowe, które się wpakuje, żeby zapchać dziurę tam, żeby było jeden aparat więcej, to one tak średnio mają sens, nie dajcie się na to nabrać kupując smartfona, broń Boże. Ja mówię nie akurat w przypadku tego, bo nie, to natomiast globalnie, że to jest uważajcie zasada, na zbyt dużą ilość kamerek, które wcale niekoniecznie muszą cokolwiek robić. Gdzieś tam się mignął jakiś też chiński telefon, nie pamiętam jakiej marki, że miał kurczę dwie takie malutkie kamerki, jedną chyba 5, drugą 2, kompletnie dodatkową, ale miał potrójny aparat. No. Kompletnie bez sensu. Wsadźcie sobie a dość policzył w zależności oczywiście od wersji pamięci, jeżeli 3,32 to kosztuje 480 zł. Przeliczany bezpośrednio na żywca. Jeżeli 4,64 to jest 590 zł. Dokładnie. Tak to wygląda. Co jeszcze? Mamy Honora Magic 2 3D, z tym, że to jest tak naprawdę derywacja od Honora, od Magica 2, jakby tego poprzedniego. Dostępny jest właściwie w tym momencie tylko w Chinach i wprowadzili tam kilka zmian. Pierwsza taka najbardziej rzucająca się w oczy to jest wersja pamięci 512 GB flesza.
Natomiast pozostałe rzeczy to właściwie są rzeczy kosmetyczne, bo jeden z przednich aparatów właśnie został zamieniony na Time of Flight, żeby można było łatwiej twarze rozpoznawać i w ciemnościach, i w ogóle w każdych możliwych warunkach. I druga rzecz to jest grafenowa rurka, i to jest Bayer, grafenowa rurka chłodząca rzeczywiście w układ graficzny. Pewnie coś to daje, może jest też mniejsze, lżejsze, tak? No chyba tylko na takiej zasadzie, ale grafen, jak to brzmi? Macie smartfona, w którym jest grafen. Zresztą Magic 2 jest stosunkowo atrakcyjnym smartfonem, tyle że u nas tak średnio dostępnym jest, to też szkoda. Druga nowość Huawei'a, która się pojawiła w tym tygodniu, to jest Huawei P Smart Plus 2019 i to też jest układ z trzema aparatami fotograficznymi. Więcej modeli, więcej. Jest Kirin 710, 64 giga flasha, 3 giga RAMu. Z tyłu są trzy aparaty. To jest 24 megapiksele plus 16 i ta 16 jest z szerokim kątem. Plus 2 megapiksele właśnie, który też służy wyłącznie do rozmywania tła. Z przodu jest 8 megapikseli. Tak, w takim i baterijka 3400 troszeczkę mała jak na Huawei. Niby jest ok, ale... Mogłoby być trochę lepiej, ale cen jeszcze nie podali, więc to też... Cen jeszcze nie ma, to prawda. Ciężko gdybać, bo nawet nie będziemy zgadywać, no na pewno nie jest to jakiś tam koszmarnie drogi telefon i pewnie... Nie, Kirin 710 to jest właśnie Huawei, a taka standardowa średnia półka. Ten szeroki kąt jest fajnym pomysłem rzeczywiście i może się podobać. Natomiast jeżeli chodzi o resztę, to jest standard. Promocja pewnie zrobi swoje i się jakoś tam to sprzeda. Mam jeszcze dwie rzeczy, nie wiem, czy ci jeszcze coś zostało. Ja mam jeszcze dwie rzeczy, które... Loty z OnePlusa. Ciekawostki. No to dawaj. Takie pierdółki. W zasadzie to są, to są pierdółki, bo poza tym, że oczywiście jak wizualizacje i tak dalej, błyszczący i tak dalej, to pewien sklep internetowy już rzucił kartę katalogową tego telefonu, łącznie z ceną. Wiecie co? Pic na wodę, fotomontaż. Połowa opisu to jest żywcem przepisany OnePlus 6T. My chyba w zeszłym tygodniu wytrząsnąć tą sprawę. A reszta to równie dobrze moglibyśmy wam powiedzieć, no bo co może mieć OnePlus kolejny? Snapdragon 855? No oczywiście musi mieć. Więcej RAMu? No jest więcej, bo jest 12 giga RAMu dodane. Ominęli 10 giga, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę w tych pamięciach, które podali 6, 8, 12. Nie wiadomo dlaczego 10 minut. No i oczywiście wiadomo, 128, 256 wewnętrznej, bateria 4000, no też w zasadzie można tak gdybać, tak jak będzie 4200, to powiedzmy, mniej więcej podaliśmy. Prawie trafili, tak? Na pewno będzie szybkie ładowanie, OnePlus ma i będzie. Co ciekawe, podali rozdzielczości aparatów. I tu już jest ciekawe, bo tylny aparat potrójny, 48, pytanie od kogo, czy Sony, czy Samsung, ale 48 mega główna matryca, druga 20 i prawdopodobnie tak jak dotąd będzie to teleobiektyw dwukrotny albo może trzykrotny, zobaczymy. I piątka do rozmywania, wiadomo. Natomiast z przodu 16 i cena podobno 569 funtów, czyli to jest tam 2800 z groszami. Choroba też, kurczę, jakbym się zaparł, to też taką prognozę mógł strzelić i w zasadzie o każdym telefonie można. Bierze się poprzedniego, dodajesz tam 10% i mamy cenę. No dokładnie. Teraz tak zrobić spoko, można tak z rękawa prostu te fake newsy. Słuchajcie, ja wam teraz powiem, co będzie miał Note 10. Na pewno będzie miał Snapdragon 855, ale wersji z 5G też będzie. Będzie miał na pewno potrójny aparat z tyłu, dwie matryce, 12 i trzecia szerokokątna. Będzie miał czytnik papilarny w ekranie. Podwójny aparat z przodu w otworkowym noczu, taką lornetkę jak 10. Będzie miał rysik z dodatkową funkcją pewnie jakąś jeszcze. No będzie na pewno ta komunikacyjna, która jest w poprzednim. Tak? No tak, ale to pewnie jeszcze coś nowego dołożą. I baterię będzie miał 4500. I zobaczycie, powiedzmy, pod koniec lata, czy trafiłem. Mnie bardziej interesuje tak naprawdę, czy do tego OnePlusa dorzucą tą wyskakującą przednią kamerkę. Tak, ma być wyskakująca. To jest jedna rzecz, bo to napisano. Druga rzecz, bo też plota chodziła swego czasu, że dodadzą peryskop z tyłu do aparatów fotograficznych. Ja podejrzewam, że jeszcze nie tym razem. Nie. Zobaczymy. Nie, chociaż w zasadzie topo, ale nie. Zdaje się, że nawet nie ma o tym mowy tutaj w tej rzekomej domniemanej specyfikacji, która moim zdaniem to ma służyć jedynie rozpropagowaniu nazwy sklepu. No,
dwie rzeczy poza tym jeszcze, o których warto wspomnieć, i to są już plotki zdecydowanie podobnie jak ta o OnePlusie. Pierwsza plotka dotyczy Galaxy A60, którego specyfikację odopublikowano. Diabli wiedzą, na ile w niej jest prawdy. Jest tutaj mowa o Qualcommie MSM6150, to jest ta nowa generacja procesorów. 6,8 GB RAM-u, 128 flesza, ekran oczywiście Super AMOLED 6,7 cala Full HD+, z czytnikiem wbudowanym, podobnie jak tutaj, 4500 mAh bateryjka i aparaty fotograficzne. Z tyłu 32, bo to jest jednak seria A, 32 plus 5 plus 8 i z przodu 32. Nie wiem, czy ja się gdzieś nie walnąłem. Nie, bo tam były te 32, zdaje się. Dosyć dziwna jest ta specyfikacja, ale zobaczcie, macie podlinkowane. I druga nowość, która też się pojawiła w przeciekach, ale co dziwne, z cenami się pojawiła, słuchajcie, do tego jeszcze. To jest Honor V20 z wyświetlaczem OLED 6,1 cala Full HD+, plus screenem oczywiście 980, bo tego się można było spodziewać. Bateryjka to jest typowana 3650 mAh i aparaty fotograficzne tutaj są troszeczkę bardziej wiarygodne chyba niż w przypadku tego Samsunga, chociaż ja nie wiem, może w tym Samsungu też się to sprawdzi. W każdym razie w Honorze V20 jest tył 48 plus 20 plus 8 i też się można spodziewać rzeczywiście teleobiektywu i szerokiego. Natomiast z przodu 32 megapiksele, czyli też całkiem fajna matryca, która jeżeli dostanie dobry obiektyw, to będzie robiła fajne selfiki i nie tylko. I teraz tak, są podane już ceny, my podajemy oczywiście z przelicznikami i to nie są ceny wiarygodne, też uprzedzam. 6 plus 128 1700 zł, 8 plus 128 1900 zł i razy oko. Jeszcze jest wersja 8 plus 256 za 2150 zł. Też jakoś strasznie ta cena wygórowana. 2000, 980, bateria troszeczkę mała, ale tak poza tym to wygląda na całkiem niezłe. 6 cali, troszeczkę ponad 6 cali wyświetlacz, to właściwie tyle. I to chyba tyle, ile ja miałem. Czy tobie jeszcze coś zostało? Nie, w zasadzie nie. No, ciekawostka jeszcze mała o Galaxy. Samsungi wzięli na warsztat tacy ludzie, którzy prowadzą serwis iFixit i sprawdzili ich podatność, nazwijmy to serwisową. Nie wypadło to dobrze, wypadło oczko gorzej niż poprzednia generacja. 3 punkty na 10 możliwych, gdzie im więcej, tym lepiej, czyli im więcej punktów, tym telefon łatwiej rozebrać, a potem ponownie złożyć, wymieniając po drodze części. Głównym zmartwieniem tutaj wskazówka dla przyszłych użytkowników. Uważać trzeba na porty USB-C, ponieważ on jest na stałe władowany w płytę główną. To jest dosyć paskudna rzecz, jeżeli będziecie nieuważnie wtykali i wyciągali. Port, to płyta do wymiany prawdopodobnie. Koszt naprawy będzie straszliwy zupełnie. Także uważajcie na to. No w zasadzie tyle. A czy możemy jeszcze wspomnieć o tym, że Huawei pozwał w tym tygodniu, ja nie do końca wiem, czy kongres, czy rząd, czy Stany Zjednoczone w ogóle, za właściwie łamanie własnej konstytucji, nieuczciwe w praktyki gospodarcze, jako że Stany Zjednoczone nie tylko jakby zakazały wszystkim agendom rządowym i współpracującym z rządem używania jakichkolwiek urządzeń Huawei i podpisywania jakichkolwiek umów. Na pewno mają duże szanse na zwycięstwo przed amerykańskim sądem. To jeszcze do tego, ale to nie jest rzecz obliczona na zwycięstwo w amerykańskim sądzie, to jest rzecz obliczona na to, że Chińczycy wyrażają swoją jakby niezgodę na to, żeby Amerykanie łamali swoją własną konstytucję. Akurat... Już. Konferencja prasowa o tyle była ciekawa, że wszyscy prezesi chińscy wystąpili na niej, czytając przemówienia z Mate of X. Wyglądało dosyć fajnie, w każdym razie oni już mogą używać. Patrzcie, my mamy takie, a wy wała nie będziecie mieć. Chińczycy tutaj uderzyli w taką nutę, którą zazwyczaj uderzają Amerykanie. Ja prawda? Zresztą napisałem, uderzyli w to, że jeżeli rząd Stanów Zjednoczonych nie pozwoli Huawei'owi na jakby udział technologiczny w rynku amerykańskim, to naród amerykański nie będzie korzystał z najnowszych zdobyczy technologii. Wizerunkowo to całkiem zgrabna zagrywka. No, nie można odmówić. No i z drugiej strony no trochę racji jednak choroba Chińczycy mają. To znaczy globalnie jest tak, zresztą też o tym piszę już od długiego czasu, jeżeli od czasu do czasu się biorę za jakiś temat na MGSM-ie, to właśnie piszę o Huawei, Amerykanach i o
wielkiej historii w początku wojny gospodarczej chińsko-amerykańskiej. Słuchajcie, to wbrew pozorom, mimo tego, że tam się nie strzelają, mimo tego, że nie ustawiają dział, nie wytaczają czołgów, to w tej chwili jest to jeden z największych konfliktów globalnych na świecie. Konflikt gospodarczy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Stany Zjednoczone są mocarstwem powoli się chylącym, pomimo tego, że nadal są mocarstwem od strony militarnej, pomimo tego, że nadal odgrywają wiodącą rolę na świecie, to są mocarstwem, które się powolutku chyli przez przeniesienie gospodarki, przez przeniesienie produkcji. Tam, gdzie jest najtaniej, Amerykanie utracili coś bardzo istotnego, utracili przewagę technologiczną na bardzo wielu polach. I w tym momencie jest tak, że bez Chińczyków właściwie niewiele da się zrobić. Tak to wygląda. A teraz się próbują rozpaczliwie bronić. Próbują się rozpaczliwie bronić, jednocześnie mając całą masę firm, która prowadzi interesy z Chińczykami, bo po prostu jest to konieczne. Cały świat prowadzi interesy z Chińczykami, ponieważ tam jest ogromne zagłębie technologiczne. I to nie tylko technologiczne, produkcyjne, ale również w tej chwili, jak się okazuje, myśli technologicznej, innowacyjnej względem Europy i Stanów Zjednoczonych. Tak to po prostu wygląda. Zobaczymy, co się będzie działo. Ja trzymam kciuki, żebyśmy z tego wyszli wszyscy my, klienci, obronną ręką, a żeby te mocarstwa jakoś się tam nie pozabijały. Właśnie. I na tym tym optymistycznym akcentem zakończymy tego tygodniówkę i już i tak przekroczyliśmy w pół godziny. Cieszymy się. A kiedyś nie przekroczyliśmy. Jeżeli jeszcze nie zasnęliście, jesteście z nami, to was pozdrawiamy. Dzięki jeszcze raz za wszelką aktywność. Bardzo się cieszymy z niej. Bardzo, bardzo nas cieszy, że jesteście i to motywuje nas do pracy. Dzięki za komentarze wszelkie, i dobre, i złe, dlatego, że one są nam bardzo potrzebne, choćby po to, żeby wiedzieć, co robić lepiej, albo co robimy niedobrze i powinniśmy poprawić, a co robimy dobrze i wam się podoba. No i co? Życzę wam miłego weekendu. Trzymajcie się do przyszłego tygodnia. Cześć. Cześć.